Kolejny gość w studiu Comparik24TV na konferencji InfoShare, Wojtek Ptak z Revoluta. Cześć. Dzień dobry, cześć. Wojtek w Revolucie w Polsce odpowiada za rozwiązania dla sektora B2B, jakbym tak bardzo ogólnie miał to określić, co oznacza, że między innymi jesteś odpowiedzialny za rozwój usług bankowych dla sektora B2B, a tak. To jest coś nowego, bo pewnie dużo ludzi już wie, że Revolut jest bankiem, ale chyba nie wszyscy muszą wiedzieć, że dostarczacie też usługi dla firm bankowe. To jakbyś mógł rozwinąć. Oczywiście. Na czym to polega? Tak, mogę chętnie rozwinąć. Na całym świecie mamy tą ofertę biznesową. Jest to faktycznie bardzo ciekawa oferta, bardzo nowoczesna dla firm, czyli to, za co wszyscy cenią sobie Revoluta, mamy dla firm, a nawet więcej, bo rozwijamy ten produkt w kilku kierunkach równolegle. Mianowicie dodajemy do oferty produkty, które na przykład pozwalają na rozliczenia z księgowością, pozwalają na tworzenie na przykład przelewów lub kart płatniczych przez API, więc bardzo różny, bardzo szeroki wachlarz usług B2B. No i przede wszystkim to, za co wszyscy najbardziej sobie cenią Revoluta, czyli wszystko w telefonie. Tak. Bez ani jednego oddziału, bez zanoszenia papierków, bez załatwiania w kolejkach. Jak ktoś chce kartę, to ma kartę fizyczną. Jak ktoś chce kartę, tapie w telefon i karta za dwa dni jest w domu. To teraz porozmawiamy chwilę o tym, jak doszło do tego, że Revolut rozwinął tak dużą siatkę tych różnych funkcjonalności i usług, bo pamiętamy, przecież Revolut od początku jest troszkę ponad 5 lat w Polsce. Wiadomo, że na początku to była kwestia wymiany walut i wygodnej wielowalutowej karty, tak? Gdzie głównie doceniają ludzie podróżujący do różnych krajów, bo wiedzieli, że oszczędzają versus klasyczne karty bankowe. No ale teraz mamy tak, możliwości kredytowe, karty kredytowe. Inwestycyjne. Ubezpieczenia, dodatkowo dochodzą usługi e-commerce'owe. Teraz bankowość dla firm. Czy to jest coś, co oznacza, że będzie tego jeszcze więcej? Jak patrzeć na ten cały ekosystem teraz z punktu widzenia Polski jako dużego kraju w tym regionie? Zdecydowanie będzie tego więcej. Oferta będzie coraz szersza dla naszych klientów, coraz bardziej zahaczająca o... My mamy taką wizję, żeby zostać Twoim doradcą finansowym w telefonie. Do tego przede wszystkim jest przekonane młode pokolenie, więc muszę powiedzieć, że bardzo to jest naturalne dla wielu osób, że wszystko jesteś w stanie załatwić właśnie przez telefon i też dla nas ciężko zamknąć to w pudełku bankowość, bo idea jest cała, żeby zarówno dla bankowości detalicznej, jak i biznesowej, ta aplikacja stała się Twoim doradcą. Czy dobrze inwestujesz, czy żebyś mógł sobie analizować swoje wydatki, żebyś mógł je zaplanować w biznesie na przykład, żebyś mógł stworzyć dodatkowe produkty przy pomocy API oparte o swój bank, czyli automatycznie go rozwinąć, więc to będzie na pewno tego dużo więcej, mogę zdradzić. Bankowość dla firm. Tutaj jeszcze troszkę podrążmy ten temat, bo super. Ty też się tym zajmujesz, a to jest dosyć ciekawy, ale bardzo duży obszar. Banki mają oczywiście tą bankowość dla SME czy dla innych tego typu sektorów B2B rozwiniętą już mocno w naszym kraju. A czym Wy będziecie się wyróżniać? No bo, a może powiesz też o profilu firm przede wszystkim, do których chcielibyście dotrzeć? Tak. Bo to duża grupa firm. Oczywiście, tak. Klientów na świecie już mamy ponad 400 tysięcy firm. I są to przede wszystkim firmy SMP, czyli średnie i małe przedsiębiorstwa. I jest wiele ciekawych aspektów. Jednym z najważniejszych z punktu widzenia, dlaczego ludzie wybierają Revolut Business, jest to, że jeżeli, tak samo jak w Revolucie, jeżeli mamy konto w Revolucie, mamy je na całym świecie tam, gdzie jest Revolut. Czyli zarówno wszelkie płatności, sprawy związane z integracjami w danym kraju, z wszelką jurysdykcją bankową związaną z danym krajem, to wszystko dostajemy w pakiecie. Więc wybierając Revolut Business, od razu stawiamy na globalny bank. I mamy dostęp tak naprawdę do kilkudziesięciu walut, do kilkudziesięciu rynków, więc to jest jeden bardzo duży aspekt. Drugi, stawiamy bardzo mocno też w przyszłości na automatyzację i integrację z bankiem. I mamy też własny marketplace, gdzie inni partnerzy mogą tworzyć rozszerzenia dla nas. I mamy od razu też marketplace w aplikacji, gdzie wchodząc do niej możemy od razu zobaczyć bardzo dużo aplikacji już third party zintegrowanymi z nami, ale również sami otwieramy właśnie
Bank as a Service API, czyli już taki poważny produkt, który nawet będzie pozwalał w przyszłości, mam nadzieję, labelować swoje produkty, white labelować swoje produkty finansowe. Czyli docelowo to powinna się stać taka aplikacja, centrum zarządzania w telefonie. Finansami, zarówno osobistymi, jak i firmowymi, bo przecież niewykluczone, że ta sama osoba, która jest właścicielem firmy, korzysta też, bo jedzie na wakacje z rodziną, z Revoluta jako środka płatniczego, bo lubi, bo jest to wygodne. Czyli mamy jedno zintegrowane centrum dowodzenia w telefonie, zarządzamy swoimi pieniędzmi, ale również swoimi inwestycjami, dobrze rozumiem. Inwestycjami też. Już teraz klienci detaliczni mogą korzystać z wszelkich rodzajów inwestycji, które są dostępne, to między innymi akcje, ETF-y i kryptowaluty. I też mogę zdradzić, że dla biznesów podobne produkty już niedługo się pojawią. Okej. Czyli jak spojrzymy na te ponad 5 lat, kiedy Revolut jest na polskim rynku, to szybko to wszystko udało się wdrożyć. A jaki jest horyzont czasowy dla tych usług biznesowych? To będzie jeszcze... To już jest. To już jest, tak. A kolejne Revolut rzeczy to będzie ten już... rok, to będzie tak, kolejny ja rok? Że Revolut Biznes będzie miał w tym roku 6 urodziny. Okej. Mówisz Revolut, globalnie oczywiście. Globalnie. Retailowy ma już 8 urodziny, w Polsce 5. I Revolut Biznes otworzył się bardzo podobnie, więc też będzie miał już 5 urodziny w Polsce. No i mam nadzieję, że rozwój będzie coraz bardziej dynamiczny. To teraz na koniec. Jesteśmy na konferencji InfoShare i bardzo dużo tematów, wystąpień, paneli zawiera temat sztucznej inteligencji, który oczywiście naszą wyobraźnię pobudza. Wszędzie się o tym pisze, odmienia się to przez wszystkie przypadki. Jak w świecie, w którym sztuczna inteligencja będzie coraz istotniejszym elementem tej rewolucji technologicznej, dbać o swoje finanse? To znaczy właśnie, czy skupiać jednak wszystko w bezpiecznym miejscu, mając jedną aplikację, nie rozdrabniać tego, a może korzystać właśnie z pomocy doradców? Wszystko będzie online, to jasne. Co jeszcze można zrobić, żeby ten AI mógł nam pomagać? Żeby to było wykorzystane z korzyścią dla konsumenta czy dla właściciela firmy, a żeby ludzie się tego nie bali, bo to będzie wchodzić w nasz świat technologii tak czy inaczej. Tak, tutaj dotknąłeś super tematu, bo ja bym jeszcze właśnie może zaczął, że sztuczna inteligencja to jest narzędzie, tak? Przede wszystkim, zacznijmy od tego. Jako narzędzie ona przynosi zarówno tyle dobra, jak i zła potencjalnie, więc myślę, że przed nami ogromna ilość bardzo zaawansowanych skamów i tutaj naprawdę trzeba bardzo mocno uważać. Już teraz zdarzają się przypadki, gdzie ktoś podszywa się pod telefon właśnie rodziny, podszywa się pod głos nawet, czy wiadomości, więc myślę, że tego będziemy mieli coraz więcej. Na to bym przede wszystkim polecał wyedukować się, co się zaczyna dziać już powoli. Jeżeli chodzi o to, co zapytałeś, ja mogę powiedzieć, że w Revolucie bardzo mocno podchodzimy do bezpieczeństwa użytkowników i otwierając na przykład konto w Revolucie podchodzimy automatycznie pod wszystkie zabezpieczenia bankowe, więc dla również większości... Bankowy Fundusz Gwarancyjny, prawda? To oczywiście, że tak. Więc dla naszych inwestycji i oszczędności to jest właśnie gwarantowane ubezpieczenia. Więc dostajemy, jeżeli ktoś nie potrzebuje bardzo zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych, to Revolut absolutnie może pokryć większość zapotrzebowań dla większości użytkowników. I jest właśnie bankiem, który daje te gwarancje i bierze na siebie całe zabezpieczenie nas jako użytkowników. Jak i również, tak jak mówiliśmy, naszą ambicją jest do tego, nawiązując do tego, co powiedziałeś, żeby być Twoim doradcą, czyli automatycznie my też patrzymy na te narzędzia, które pomagają Ci podjąć lepsze decyzje, zarówno inwestycyjne, jak i oszczędnościowe, jak i jeżeli chodzi o nawyki wydawania i tak dalej, i tak dalej. I już dosłownie na sam koniec. Jakie są ambicje Revoluta, jeśli chodzi o tych klientów biznesowych w Polsce? Czy macie jakiś target, który sobie stawiacie? Ile byście chcieli takich firm obsługiwać? No na przykład do końca tego roku. Jeśli możesz zdradzić oczywiście. To są nasze wewnętrzne plany, natomiast mogę zdradzić, że myślę, że Revolut się nie zatrzyma i to długo jeszcze. Czyli Revolut ma ambitne plany, jeśli chodzi o rozwój, zwłaszcza tego sektora B2B i bankowości dla małych i średnich firm. Warto obserwować, co będzie się działo. Wojtek Ptak z Revoluta był gościem Comparik24 TV. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy do oglądania kolejnych rozmów z ekspertami na konferencji InfoShare w Gdańsku. Do zobaczenia.